Polska Litwa jako jedno państwo? Tak być nie może! Jak ten kraj miałby się nazywać? Rzeczpospolita obojga narodów. W 1569 roku tercy panowie zostali wezwani na obrady Sejmu w Lublinie. Nie pojedziemy! Bez nas dzieła nie ustaną i Unii nie będzie! Polski król Zygmunt August włączył do Polski cztery województwa litewskie. I tak 1 lipca 1569 roku w Lublinie podpisano dokument i powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów. Oba kraje miały wspólnego władcę, walutę, sejm i cele polityczne. Osobne były urzędy, sądy i wojsko.